Cześć i czołem, witam Was w tym odcinku na moim kanale. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji i dzwoneczku. A w dzisiejszym odcinku będzie to kolejny eksperyment społeczny, ponieważ dawno nie było go na moim kanale. Zaraz powiem, na czym będzie polegał. A teraz intro i zaczynamy odcinek. Nie jestem do końca pewna, czy już na moim kanale powstał podobny odcinek, bądź nawet taki sam, ale postanowiłam, że w dzisiejszym odcinku prześlę sobie troszeczkę dripów bądź pikseli z mojego innego konta, będę pisała do różnych osób, żeby mniej więcej wiedzieć, czy są na Movistar Planet, a następnie będziemy im wysyłać daną rzecz i sprawdzać, czy oddadzą. Więc zacznijmy ten odcinek. Dobra, na razie przesłałam sobie troszeczkę rzeczy na moje konto, to, które teraz stworzyłam, i jest tu parę prezentów, które po prostu będę dawała tym osobom, bo już mam plan, jaką formułkę będziemy sobie pisać. Takie, wiecie, zwykłe prezenty, takie śmieciowe, że tak powiem. Oraz wysłałam sobie jednego piksela, jednego inka i jednego dripa, które będziemy dawali jako ojejku, niechcący dałam! Oraz jeszcze do tego będziemy dawali buty z VIP-a. Wzięłam sobie dwie pary, więc teraz przejdźmy już sobie na przykład na skatepark. I może będę na razie bardziej pisała do tych małych leveli. Moja formułka to będzie: hejka, chcesz prezent? No i jeżeli taka osoba powie, że tak, to dam jej od razu tego dripa, bądź piksela lub inka, i nagle napiszę, że ojej, przepraszam, dała mnie ten prezent, co chciałam, i czy mogłaby ta osoba mi po prostu go oddać. Powiem wam szczerze, że u mnie zdarza się to także często, że na przykład jakiś mój widz do mnie napisze, że dał mi jakiś prezent przez pomyłkę. O, Diamond Ride. I ja szczerze nie rozumiem, jak można dać dany prezent przez pomyłkę, ponieważ przed wysłaniem prezentu on się nam podświetla i musimy go po prostu kliknąć. Więc takie mech. No to mam po nagrywaniu. Kocham was, lagi. Kocham wywalanie serwerów MSP. Po małej przerwie już jestem i tutaj jedna osoba mi odpisała: mogę chcieć, a co? A ja odpisałam: a dasz grafa, żeby zobaczyć, czy nadal jest na Movistar Planet, i odpisała, że da grafa, więc od razu tutaj przejdę do dania prezentu i myślę, że zaczniemy sobie od czapeczki Ink. I już dałam prezent i napiszmy teraz: ojej, dała mnie ten, co trzeba, oddałabyś i dam inny? Myślę, że raczej nie odda. Nawet go jeszcze chyba nie otworzyła. To może w międzyczasie przejdziemy sobie już na kolejny chatroom i po prostu będziemy pisali do kolejnych osób. To jest też przykre, że większość osób nie odpisze takiemu małemu levelowi, bo po prostu twierdzi, że jesteś nobem, nie odpiszę ci. To tak czy nie? Jakoś mało żywa jesteś. Tak poproszę. No dobra, to dajmy tutaj tego dripa może teraz. MSP, nie rób mi tego, nie ścinaj się znowu. Dobrze, więc tutaj wyślijmy już kolejną rzecz. I tutaj dajmy może dripa, i ta osoba też napisała, że chce prezent, to wyślijmy tego pikselka i zaraz napiszemy, czy mogłaby oddać, bo dałam niestety nie to, co chcę. Dobra, ta osoba napisała: no spoko. Zobaczymy, czy odda. Tutaj dała mi grafa, więc możliwe, że tworzyła ten prezent. Wszystkie trzy otworzyły. Tutaj prowadzę konwersację. Ta osoba dała mi ten prezent, więc sprawdźmy, czy na pewno go oddała. I tak, oddała nam ten prezent, więc osóbka jest bardzo uczciwa. Więc pozdrawiam, tylko taka niemrawa jesteś. Właśnie, ona nie ma 6 levelu i ja tego nie zauważyłam, to napiszę: to jak będziesz miała 6 level, to oddaj. A tej osobie tutaj za to, że jest uczciwa, oddam tego dripka. Tylko czemu go nie mam? MSP, co ty dzisiaj odwalasz? Już się tutaj przyznałam, że jestem to ja i oddam jej tego dripka. Niech ma, niech się cieszy. Proszę bardzo. No tutaj niestety popełniliśmy mały błąd. Ta osoba też otworzyła, ale jak na razie nie oddała. Halo. Nie ma za co. Zmieńmy sobie teraz troszeczkę strój, żebyśmy wyglądali inaczej. Chociaż jak będę dawała inne rzeczy, to chociaż w sumie nie będę ich dawała. Dobra, to ubiorę tą koszulkę. A, i chciałabym jeszcze dopowiedzieć jedną rzecz, ponieważ to konto będzie do zgarnięcia. Login i hasło do tego konta będzie podane w opisie tego filmu, więc koniecznie zobaczcie, i kto pierwszy, ten lepszy. Trochę czasu minęło od kiedy prowadziłam poprzednie rozmowy na MSP, ponieważ nagrywałam sobie takimi fragmentami i chyba właśnie ta osoba w ogóle mi nie odpisała. Kocham mojego chłopaka,
spoko. No, oddasz czy nie? No to tak, w mojej szafie zostały nam chyba tylko i wyłącznie buty, najwyżej sobie jeszcze coś prześlę na to konto, ale wykorzystajmy w końcu te butki. Przejdźmy sobie może tym razem do kawiarni i napiszemy do kolejnych osób. Ale stylówka. I tym razem będę już pisała do osób, które po prostu mają ten szósty poziom, aby w razie co właśnie mogły mi to oddać. Też nie mogę czatu przełączać z tego, ponieważ wtedy cały mój Mr. Planet mi się laguje i nie mam zielonego pojęcia czemu. Babcia Jadzia, cześć babciu. Dobra, tutaj osoba odpisała mi tak, więc dajmy jej prezencik i będą to może butki brac, ponieważ są pierwsze. Proszę bardzo, daliśmy prezent. Poczekam tak chwileczkę i zaraz napiszemy. No i tutaj już napisałam i tutaj osoba kolejna napisała, hejo, chciałabym, ale nie musisz mi dawać. Skoro jest taka miła, to może dajmy jej tutaj butki z VIP-a. Myślę, że skoro jest właśnie taka milutka, to nam odda. I tutaj też już napisałam długą wiadomość. Tutaj chyba może już otworzyła te prezenty, zaraz zobaczymy. Polish otworzyła buty i napisała no spoczko, więc pewnie odda. Czemu zaproponowałaś mi wianę, laska, halo? Chciałam zwrot moich butów, ale nawet ich nie otworzyła. Dobra, ta osóbka tutaj oddała nam prezencik i podejrzewam, że to są te same buty, które jej dałam i tak to są te same buty, więc napiszmy do niej, że to jestem ja i damy jej w nagrodę te butki. Tylko znowu muszę się lognąć, bo prezentów mi nie pokazuje. Wicia chyba mi nie odpisze. Marta chyba też mi nie odpisze. Dobrze, więc ja już się przyznałam do podszywania się pod samą siebie i dajmy jej tutaj te butki. I przy okazji, jak mi się wszystko ładowało, to weszłam sobie na iUnicorn i przesłałam sobie 3 rzeczy. Jedno to będzie drip, druga to będzie koszulka z VIP-a piżamowego, trzecie też to będzie drip. No dobra, czas lecieć dalej, więc wejdźmy sobie znowu na skatepark i czas poszukać kolejnych osób, tylko chyba na tym skateparku to tak troszeczkę... Okej, fajny kręgiel. Tutaj stoi jedna osoba, to napiszemy do tej... Napiszemy również do Vanessy. Nie. Dobra, jestem w szoku. Aha, no ok. O, dziękuję. Jak chcesz, to daj. Tutaj osoba napisała bardzo fajną wiadomość, ponieważ napisałam jej przecież, że jestem to ja. I prosiłabym was, że jeżeli ktoś się po prostu pode mnie podszywa, to żebyście pisali tak samo jak ta osoba, czyli. Ale czy mogłabyś w takim razie napisać do mnie z głównego konta, jeśli to nie byłby problem oczywiście? Wtedy oczywiście do was napiszę, ale dopiero po nagraniu tego odcinka. Jak chcesz, to daj. To dam, co ja będę się bawić. To może tobie damy koszulkę z VIP. Hejka, jak chcesz dać, to możesz. To twoja decyzja, czy dasz, czy nie. No to dajmy jej tutaj prezencik i zaraz napiszemy do tamtych osób już, że jednak dałam coś innego niż to, co miałam dać. Dobra, napisałam, ale dziękuję bardzo, otworzę na live'ie. Ma kanał. W takim bądź razie otworzysz na live'ie po raz kolejny. Sprawdzę przy okazji, czy ta druga osoba także otworzyła ten prezent. Jeszcze go nie otworzyła. Tutaj mi oddała ta dziewczyna. Dobra, oddała, więc ja muszę się wylogować, żeby mi się prezenty załadowały. No i macie dowód, że ta osóbka już jest uczciwa, więc dziękuję bardzo za uczciwość. Możecie się nawet z nią wymienić, na przykład jeżeli się wymienia, bo naprawdę uczciwa jest. I przyznajmy się, że to ja. Dobrze, mam nadzieję, że ten dripek się tutaj załadował. Załadował się więc na szczęście. Co? No to! Ta osoba jeszcze nie otworzyła tego prezentu. O, tutaj osóbka też dobrze zrobiła, czy napiszę do niej z głównego konta, bo chcę mieć pewność, że to ja. Jasne, tylko skończę nagrywać. O, też cię kocham. Czy mi coś jeszcze zostało? Chyba została mi jeszcze czapeczka. Tak, czapeczka mi jeszcze została. Tutaj chyba niczego już niestety, ale nie mamy, więc przejdźmy sobie, nie do przyjaciół, tylko przejdźmy sobie na jakiś chatroom. Tak, osoba chce prezent, więc dajmy tutaj jej tego dripka. Może poczekam, aż ona otworzy ten prezent, albo napiszmy proszę i od razu napiszę i napisałam z prośbą o oddanie. Zaraz zobaczę, czy ta osoba już odebrała prezent. Jeszcze nie odebrała i jeszcze tamta osoba też nie odebrała prezentu. Ta loleczka. E tak. No dobra, niby nam tutaj odda. Czekaj. No dobra, czekam. Co? Halo, jak to masz? Dałam ci mojego dripa, możesz mi go oddać, bo nie chciałam go dać. Otworzyła ten prezent, to się liczy. Ale czy odda? Tutaj mi ktoś napisał, że chce prezent, ale już wszystkie rzeczy, które miał
wspomniałam, rozdałam, to dajmy jej może jakiś prezencik mojej szafy. Ok, ale szkoda, że ja tego nie mam. Spokojnie, zaraz będziesz miała. Chyba, że próbuje mi wcisnąć, że nie ma tego w szafie. Jednak chyba nie, ponieważ dała mi jakiś prezent. MSP znowu odwala. A więc sprawdźmy, czy na pewno ten prezent mi oddała i oddała mi ten prezent. Czyli to oznacza to, że muszę jeszcze raz się zalogować, bo się nie załaduje. A więc przyznałam się do tego, to dasz innego jak nie tego mogę. Dam ci nawet tego dripa, którego wcześniej ci dałam, ale byłaś uczciwa, więc bardzo serdecznie ci dziękuję. Dobra, mamy podsumowanie, że dwie osoby w ogóle mi nie odpisały. Jedna to chyba właśnie w ogóle nie otworzyła tego prezentu, który dałam, a druga po prostu mi nie odpisała. Więc teraz jedną z rzeczy, którą na pewno muszę zrobić, to właśnie zalogować się na moje konto na Movistar Planet, na moje główne konto, no i napisać do tych dwóch osób, które mnie o to po prostu poprosiły, żeby miały pewność, iż jestem to ja. Bardzo irytuje mnie to, że zanim do kogoś muszę napisać do takiego wyszukanego, to muszę pierw mu dać autograf, bo jeżeli nie dam mu autografu, to nie może mi się wczytać w ogóle wiadomość do tej osoby i muszę dać autograf i zamiast wejść przez profil, to muszę wchodzić po prostu przez pocztę, bo przez te lagi, które mam na Klaui, w ogóle nie da się tego inaczej zrobić. Przy czym wiadomości ładują mi się z jakąś minutę, jak nie dłużej. No i napisałam, miałam napisać to piszę. Jeszcze wyślijmy uśmiechniętą buźkę i zaraz do drugiej osoby. Dobra, tutaj już mamy wiadomości, mi się załadowały. Miałam napisać to piszę. Więc w tym odcinku byłoby to już na tyle. Pozdrawiam osoby widoczne na ekranie, które poza live'em dały mi donate'a. Linka macie poniżej w opisie tego filmu oraz osoby, które dały mi coś z kolekcji Dream bądź Pixel na konto kolekcja Klali. Więc ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. A jeżeli macie jakieś pomysły na eksperymenty społeczne, to koniecznie dawajcie znać w komentarzu, a może to właśnie wasz pomysł zrealizuję w kolejnym odcinku, więc już dłużej nie przedłużam i widzimy się w kolejnym filmie, więc cześć!